Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już 16 odcinek z Gothica 2 Noc Kruka. Pogadamy sobie jeszcze trochę z Lordem Hagenem. Co ci wiadomo na temat Oka i Nosa? To święty artefakt. Stare przepowiednie łączą go ze smokami, ale głoszą również, że tylko wybraniec Inosa może nosić ten amulet. Ja jestem wybrańcem Inosa. O tak. Więc może będziesz mógł założyć oko. A, może. Co was sprowadza do Kolinis? Wysłano nas z misją wagi państwowej. Otrzymaliśmy rozkaz od samego króla Robara. Mówiłem ci już, że wysłaliśmy ekspedycję do Górniczej Doliny. Po to tu właśnie przybyliśmy. Aha. Co twoi ludzie robią w Górniczej Dolinie? No dobrze. Skoro i tak się tam udajesz, mogę ci chyba powiedzieć. Chodzi o magiczną rudę. Dzięki niej możemy jeszcze wygrać tę wojnę. Bez oręża wykonanego z tej rudy, królewska armia nie ma żadnych szans w starciu z elitarnymi oddziałami orków. A na tej wyspie znajdują się ostatnie kopalnie, do których mamy jeszcze dostęp. Wracamy na kontynent, gdy tylko załadujemy całą rudę na statek. A więc przegrywamy tę wojnę? I tak, powiedziałem ci zbyt wiele. No, dobra. Dzięki Hagen za info. No i dobra. A, stopera zapomniałem włączyć sobie. Pewnie już minuta minęła. No to co dzisiaj będziemy robić takiego ważnego? Mamy dowody, ale to wykonamy dopiero wtedy, kiedy zabijemy już... nie powiem kogo. Kiedy już w ogóle zrobimy cały dodatek Noc Kruka, to wtedy zajmiemy się dowodami. Kamienne tablice to dwa trasa, handlarz bronią dla bandytów, krwawe puchary. Właśnie mógłbym wrócić do tych krwawych pucharków. Kamienie teleportacyjne, gdzieś tam zaginieni ludzie. No dobrze. Ja bym sobie jeszcze z sędzią porozmawiał, bo bym chciał ten klucz do tej krwawej skrzyni, może z krwawego pucharu, kurde, czemu ja się jąkam. I jeszcze chyba jedna skrzynka jest. Gdzie ten sędzia? What the fuck? A pewnie na dole jest. Założę się. Ale lag, o kurde, co się tak stało? Sędziego nie ma? A to dziwne. A to mogę iść. Dobra, możemy iść stąd. No i tak tu nic po nas. Ej ty, zaczekaj chwilę. Podróżujesz do Górniczej Doliny, prawda? A może. Co w związku z tym? Zawrzyjmy umowę. Powiesz mi, co się dzieje z rudą, a ja w zamian za to podaruję ci... kamień runiczny. Zobaczę, co da się zrobić. Ha, kamień runiczny. Kusząca propozycja, chociaż... Słyszałam co innego. Chociaż nie wiem, no. Idziemy dalej. Pójdziemy się przespać, to jest najważniejsze. To ja po nocach nie będę latał w mieście. O, to się u ciebie prześpię. Dzięki Bosper za to, że mi zająłeś łóżko. Dziękuję ci. Pohandlujemy jeszcze. A ten znowu. Dobra, nie pitul. Tylko chcę z tobą porozmawiać i kupię od ciebie 100 sztuk strzał. Nie trzeba mi więcej kłopotu. Chociaż wiesz, powinienem ci od razu sprzedać te wszystkie strzały. Będziesz też łuk. Bo ja z łuku tak to przeważnie nie będę nawalał, ale się przyda mimo wszystko. Nie trzeba mi więcej kłopotów. I menzurki też kupię, bo będę chciał się nauczyć tego. Alchemii. Tak, to mi się przyda. No dobra, to ja już mogę stąd iść. Albo ci coś sprzedam jeszcze. Jeżeli mam coś na zbyciu. Nie. Mogę iść. Trudno mi w to uwierzyć. Dobra. No i dobra. No i co powinniśmy robić w tym wypadku? Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi.
Zaginie sprawa Fernanda. Dobra, to mnie nie interesuje. Handlarz bronią dla bandytów. Korytnis jest handlarz bronią, który zaopatruje się bandytów. Dobra, Martin Quater, mistrz znajduje w magazynach paladynów w porcie. Dobra, to dzisiaj się zajmiemy tą sprawą. Przejdziemy się do strażnika o imieniu Martin i załatwimy sprawę z handlarzem bronią dla bandytów. Nie wierzę w to. Dzisiaj się takimi rzeczami zajmiemy. Przecież chwileczkę jeszcze porozmawiam z Laresem. Pewnie będzie zdziwiony. Ej, ty! Yo. Nie łapię. Byłeś w klasztorze. Jak tam jest? Niczego inaczej. Domyślam się. Przyszło ją żyć w niedobrych czasach. Aha. Czyli to tyle tylko, jeżeli chodzi o to. Dobra. To idziemy od razu do tych, do tego strażnika miejskiego. Niektóre problemy same się rozwiązują. Mam swoje zdanie, ciągle to samo. Szacunek dla mnie, Koksy. W końcu no, musi wygrać. Czerwony krzyż, szacunek sam dla tak mnie. Mówiłem. Albo was zbiorę. Skąd ty to masz? Ej, ty! Nie masz tu czego szukać. Mogą tu wchodzić tylko paladyni i straż miejska. Synek! Za kogo ty się uważasz? Nie wiesz, z kim ty gadasz. Szukasz człowieka, który sprzedaje broń bandytom? Kurde, kto tak mówi? Watras. O, co wiesz na ten temat? Niezbyt dużo, ale mogę dowiedzieć się więcej. Widzę, do czego zmierzasz. Co wiesz na temat tego handlarza bronią? Dobra, słuchaj. Wiemy, że musi za tym stać wpływowy obywatel Górnego Miasta. Aha. Powiadają nawet, że część broni pochodzi ze zbrojowni straży. Ale nie wiemy dokładnie, kto pociąga za sznurki. Jeśli masz dość odwagi, by poradzić sobie z grupą co najmniej 5 bandytów, to może uda ci się czegoś dowiedzieć. O co chodzi z tymi bandytami? Wiemy, że zablokowali drogi pomiędzy farmami i miastem. Wiem też, że w ciągu kilku ostatnich dni otrzymali dostawę broni. Może wśród samych bandytów znajdziemy jakieś wskazówki, które pomogą nam zdemaskować tego handlarza bronią. Jeśli chodzi o tego handlarza bronią, przypomnij, o co chodziło. Musisz się dowiedzieć, kto jest odpowiedzialny za dostawy broni dla bandytów oraz przynieść mi jakiś dowód. Musi to być niepodważalny materiał, bo inaczej nie zdołam niczego udowodnić. Jasne, dobra. To wiecie co? Ja mam taki pomysł, bo widziałem gdzieś najbliżej grupę bandytów. No i mógłbym się tym zająć, powiem wam tak szczerze. Więc możemy porozmawiać z takim facetem, który tam widzieliście kilka razy przebiegałem w okolicach tej martwej harpi. Tam był taki koleś, który sobie siedział na ławce. Sobie teraz przypomniałem, że on jest jednym z tych obywateli Korinis, który ma coś wspólnego z bandytami i bardzo by mu się przydała moja pomoc. Dlatego dzisiaj bardziej idziemy w stronę bandziorów. Jeszcze porozmawiam sobie z Watrasem. Mam wiadomość dla mistrza Izgarota. Strzeże on kaplicy przed klasztorem. Jeśli podejmiesz się wykonać to zadanie, będziesz mógł sam sobie wybrać nagrodę. Możesz na mnie liczyć. Świetnie. Zabierz zatem tę wiadomość i wybierz jeden ze zwojów z zaklęciami. Gdy dostarczysz wiadomość, otrzymasz odpowiednią nagrodę. Dobra, lodowa strzała, zaklęcie uzdrawiające, zaklęcie światła. Lodowa strzała nie, zaklęcie światła. Wezmę to zaklęcie światła. Wezmę zaklęcie światła. Dobrze. Ruszaj teraz w drogę do mistrza Izgarota. Dobra. O, dam ci Mam dla ciebie kolejną kamienną tabliczkę. Świetnie. Przyjmij w nagrodę te kilka eliksirów. Spoczy. Dobra, idziemy. No to ruszamy teraz do... tam... do tego lasu.
czy tam, nie wiem, stronę klasztoru. Możemy przy okazji dać ten list. Spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Nie wierzę w to. No i idziemy. Spoko, idziemy dalej. O, te gospody. Super. O, wilczki znowu. Przetestujemy nowy patent. Jebut, ale to działa. Tylko trochę zżeremany. Świetnie, no ale w końcu mam coś, co może mi po prostu leczyć manę. Teraz jemy sobie tego krzewa. Tego też. Proszę. Świetnie. Coś jeszcze? Ja będę lepiej latał z tym czarem. Na razie póki to, co to mam. No nic innego nie mam. Ja pieprz. Dobra, chcesz walki, będzie walka. Jep. No, o, no come on. Kurde, pieprzone uniki robi. Wkurzają mnie te krwiopijce. Ach, pięknie. Się z tego dobrze nie wywinąłeś. Nic tu nie ma. Dobra. To ja sobie zjem kolejnego chwasta. I takiego też mogę zjeść. Dobrze. Póki co będę się żywił krzewami, jeżeli chodzi o manę. O, chodź. Nie, zbliżysz się do mnie, o tak. Smasz się w piekle. Dobra. Udało się. Gdzieś jakieś stworzenia, wrogowie? Cokolwiek? Dobra, czysto. Możemy iść dalej. A no tak, bo zawsze po rozdziale się respią nowe stworzenia. I to nawet fajnie, bo można się jeszcze naekspić. No dobrze, idziemy, idziemy, idziemy. Do gospody. A, kolejne. O, walą mnie. Okej, dobra, poszło. Dobra, teraz sobie takie chwasty będę jadł. Będę oszczędniejszy jakoś, tak w miarę. Teraz pewnie spotkamy kolejnych przeciwników, a takich słabiutkich. O, proszę, takie gówno na przykład chodzące. O, na dwa hity, świetnie. To mi się podoba. Mogę sobie iść dalej. O, proszę. I tutaj mamy jednego z takich obywateli. Witam. Co się dzieje? Co się dzieje? Popatrz tylko pod most, a zrozumiesz. Coś takiego widzę pierwszy raz w życiu. Czemu nikt nie przepędzi tych obwiesiów? Aha. Jesteś obywatelem miasta? Tak, ale to się wkrótce zmieni. Nie cierpię tych bufonów z górnego miasta. Kiedyś byłem wpływową osobą w mieście, ale to było dawno temu. A co się stało? Co się stało? Jechałem do miasta z moimi pomocnikami, kiedy nagle ni stąd, ni zowąd wyskoczyli na nas uzbrojeni bandyci. Na szczęście umiem się bronić, bo podzieliłbym los pozostałych. Kto cię napadł? Bandyci! Któż by inny? Czają się w pobliżu tego mostu. Kiedy ktoś chce przejechać, wpada w ich sidła. Wiedziałem, że most jest mało bezpieczny, więc chciałem się przeprawić pod nim. Ale widzę, że mieli wielką chrapkę na moje towary. Ci dranie skoczyli na nas z mostu, prosto na wóz. Powinienem był próbować przekraść się pod osłoną nocy. Słusznie. Ten sprzęt pod mostem należy do ciebie? Tak, wózek, towary, wszystko! Nic z tego nie ma dla mnie dużej wartości. Jedyną naprawdę cenną rzeczą były trzy kamienne tabliczki,
które te dranie oczywiście zrabowały. A, super. Kamienne tabliczki? Jeden z miejskich magów wody chciał je ode mnie kupić, a ja obiecałem mu je dostarczyć. Muszę je za wszelką cenę odzyskać, inaczej moja reputacja legnie w gruzach. No dobrze, postaramy ci się pomóc. Czemu ten mag tak bardzo się nimi interesuje? Powiedział, że potrzebne mu są do badań i poprosił, żebym rozejrzał się za innymi tego typu przedmiotami. Gdzie znalazłeś te tabliczki? Część z nich znalazłem w mauzoleach i podobnych budowlach, a część w jaskiniach. Większość sprzedałem temu magowi z Corinis. W tych okolicach ciężko się na nie natknąć. Najczęściej znajdowałem je na północny wschód od miasta. Czemu po prostu nie poszukasz innych? Niestety podczas walki z bandytami skręciłem kostkę. Mogę chodzić, ale podróżowanie i zwiedzanie jaskiń raczej odpada. Rozumiem. Dobra, to pomożemy ci. Potrzebuję informacji o dostawie broni dla bandytów. Dostawie broni? Tak, słyszałem o tym. Jakaś świnia z miasta sprzedała im jej tyle, że ledwie mogli wszystko unieść. Ci, którzy na mnie napadli, to część ich szajki. Pozostali musieli schować się gdzieś na płaskowyżu w pobliżu farmy Bengara. Może próbowali pokonać przełęcz. A, dzięki. Gdzie jest ten płaskowyż? W centrum wyspy Corinis znajduje się martwa harpia, gospoda należąca do Orlana. Od niej prowadzi ścieżka na południe, wiodąca właśnie na ów płaskowyż i do górniczej doliny. Dobra. Udało ci się przepędzić bandytów? Tak, ale na pewno wciąż czają się w pobliżu mostu. Możesz mnie nauczyć silniej uderzać? Pewnie. Spoko. Ile mam punktów nauki? Zero. Dobra, to wiecie co? Przejdziemy się do tych bandziorów. Czemu by nie? Bo właśnie o to chodzi, żebyśmy znaleźli tego handlarza bronią. Inaczej nie zrobimy tego zadania. A to jest jedna część zadania, zależąca od tego, czy dołączę do wodnego kręgu. Tu sobie zapiszemy. Ile już nagrywamy? O, 17 minut to jeszcze nie jest aż tak źle. To nie koniec świata. Dobra. Oczko. No to możemy iść. Jeszcze raz zapiszę, żebym nie miał wątpliwości co do tego. I trzeba się przygotować na masakrę. A tą masakrę trzeba jeszcze zbić. Kurde. Dobra. Nic tu nie ma. Okej. To fajnie. Nie musisz mi tego mówić. Znaczy, doigrałeś się. O kurde. Fuck. Gonią mnie? Skurczybyki? No, come on, zapraszam. Kurde. Wiedz, że bez bitki to się nie obędzie. Goni mnie frajer, no. O! Stój, śmieciu! Doigrałeś się. O kurde. Ty podły... On zaraz bierze tego nowicjusza, muszę mu pomóc i to jak najprędzej. Zabił go! Zasłużyłeś na to, gnido! What the fuck, zabił go! Stary, pomogłeś mi. O, jakiś pałasz bandytów. Na głowicy wycięto literę F. Czyli już mamy jeden dowód tak naprawdę. Jak leci? Że też w ogóle o to pytasz. Pokładałem w tobie wszystkie moje nadzieje, a ty zostawiłeś mnie na lodzie. No przykro mi. Nic bardzo. Mi już nie pozostało. Oprócz alkoholu. I to wszystko twoja wina. Proszę, oto 5 sztuk złota.
5 sztuk złota? Dajesz mi 5 sztuk złota i uważasz, że to wystarczająca rekompensata za moje zmarnowane życie? Zabiorę całe twoje złoto! O cholera! Koleś jest zdesperowany i to ostro, ale mnie nie zabije. A, chce się ze mną... O, fuck! Kurde. No, come on, zapraszam. O, ja fan. Uciekaj! Najszybciej, jak tylko potrafisz! No, ja go zabiję. O, fuck! Fuck! On mnie goni jeszcze. Jaka ciota. Jaka ciota ruska. To super, jednego nowicjusza już musiałem zabić, teraz muszę najszybciej drugiego sprawić. Najszybciej jak tylko potrafisz! O Boże, będę tego żałował. Będę tego żałował. Ach. No i ja cię zabiję zaraz. Nie spodziewałem się po tobie aż takiego zachowania. Ty, Dyrian, Pało, chodź tu. Jeszcze nie skończyłem z tobą. I co, on tak z dupy... Skończ wreszcie z tym czarowaniem. Przepraszam, przepraszam. Nie chciałem. Chodź tu. No co jest, on sobie nic z tego nie robi. Rzucam w niego, kurczę, fireballami. Teraz? O, teraz mu zadziałało, ale teraz to już za późno, kurde. Cholera. W życiu go nie zdejmę. Uciekaj! Najszybciej, jak tylko potrafisz! Musiałbym go jakimś cudem załatwić. Tylko nie wiem jak. Musiałbym jakąś strategię obmyślić. A i tak by z tym byłoby ciężko. Chyba, że czekaj. Uciekaj! Ja... Najszybciej, jak tylko potrafisz! Ja cię tu zaraz skatuję, koleś. Nie będzie zmiłuj. Uwierz. Skatuję cię jako skończonego psa. No, come on, zapraszam. No, come on. Och, już zareagował. Ach, jaki odważniak. Wszystko się na mnie rzuca. Jak nie stworzenia, to kurde. No jak wszystko się na mnie rzuca. Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz! Znowu jedna z tych przeklętych bestii. Tyle na ten temat. Kolejne bydle załatwione. Znowu jedna z tych głupich bestii. Kurde, co to było? No chodź, parszywa bestio. No, ani jeszcze się biłem z tamtym, nie no, inteligentnie normalnie. Znowu jedna z tych cholernych bestii. Kolejne bydle załatwione. Dobra, fajnie, żeście się z nimi pobawili, ale chciałem zdjąć wszystkich bandytów. Kurde. No to skubaniec z tego nowicjusza. A on w ogóle gdzieś... O, fuck. A, zbugował się, zbugował się. No to teraz super okazja. Chwila. Jak... Że też nic... Uważaj, co mówisz. Bardzo proszę, możesz mi grozić. Powiem całemu światu, jaki z ciebie bezduszny, zakłamany drań. Tylko najpierw skończę tę flaszkę. Zejdź mi z oczu. Brzydzę się tobą. Przykro mi, że ci nie mogłem pomóc. Ale człowieku, to był mój wybór.
A teraz pij ile chcesz. Że też nic. Mogę wszystko wyjaśnić. Oszczędź sobie naiwnych wymówek. Kłamiesz za każdym razem, kiedy tylko otwierasz usta. Zostaw mnie w spokoju. Dobra. Jak sobie chcesz. Żebyś potem nie miał wątów, ty gnijący chłopie. Cholera jasna, żeż też go musiałem poznać. Frajera. Za kogo on się... Rozerwę cię na kawałki! Dobra, uciekam, bo strzelają z łuku. I to dość niebezpiecznie jest. Trzech bandziorów. O kurde, to nie wyjdę z tego. Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz! Gonią. Ty, nowicjusz, pomógłbyś mi. Przydasz mi się znowu. Uciekaj! Najszybciej! Dobra. Zajął się tymi gnojami. Dobra, dam sobie z nim radę. O kurde. Zasłużyłeś na to, gnido! Rozerwę cię na kawałki! O, już tutaj jest pomoc dla mnie. Uciekaj! Zasłużyłeś na to, gnido! Okej. Wszystko już jest dobrze. Tamten się zbugował. No i dobrze. Dla tej gnidy. Rozerwę cię na kawałki! A na niego jeszcze idzie. Aha, dobra. Zawali mnie to. Przynajmniej mi się na coś przydał. No nic już. Zasłużyłeś sobie na to, gnido. Jak on to dziwnie wymawia. Dobra. Trochę kiełbachy. I grzyba. Dobra. Na szczęście, gdyby nie ten nowicjusz, to bym nie przeżył tego. Stary, nie chcę ci nic mówić, ale się zbugowałeś i to całkiem ostro. O, kamienna tablica. Świetnie. Szkoda, że ci nie pomogłem, ale no to co ja poradziłem? No taki był los. A los obdarzył mnie takim, jakim był, więc nie rzucaj się na mnie, że ci nie mogłem jakoś pomóc. Tu jeszcze pewnie jakiś bandzior będzie, no właśnie. Czekaj, a jakbym się tak przekradł? Chyba, że to wyczuję. Spokojnie. A to wezmę. Tego spróbuję zaciukać. Co ja mam do dyspozycji? Kurde. Odpalę tego tygnika. Może go to go jakoś odwróci. Doigrałeś się! Mój ognik go zaraz porazi. Przestał walić. Dobra. No, ogniku, pomóż mi. No, dobrze. Współpraca, stary, współpraca. Ogniku, współpraca. Pomóż mi. Dobra. Poradzimy sobie.
Pięknie. Ogniku, atakuj. O, atakuj. O kurde, ale dostałem. Dobrze. Ubił go. Jaka szmata. Gin, pało! Kurde, broń się. Pięknie. Kurde, jakbym tak mógł, to bym ich wszystkich powybijał, ale oni by mnie pozabijali. Razem wzięci. Mój biedny ognik. Dobra, wyłączyłem go. Niczego tu nie znajdę. Mhm, szkoda. To co się jeszcze popaszwam? Kurde. Ile one mają tutaj tych towarów? Czekaj, chyba klucz był. Chyba, że trzeba otworzyć je wytrychami. Ja pieprzę, kurde. No i skąd teraz te wytrychy wytrzasnę? O, to diabła. Się nie mogłem skupić. Jeszcze raz, kurde. Mogłem zapisać wcześniej, to bym miał safe. Ale no cóż. Dobrze, pomęczę się jeszcze trochę. Zakupię u tego gościa wytrychy, jeżeli będzie w ogóle miał. A jak nie będzie miał, to go zatłukę. Zatłukę go na śmierć. No bo człowiek... No, ziomek powinien mieć jakieś wytrychy. Dobra, Orlan. Nic mnie już nie dziwi. Oczywiście. Tego jest więcej, wiesz mi? Nie. To mnie wcale nie dziwi. Super. No i co mam zrobić? A dobra, wali mnie to. Idę do Corinis. Zakupić sobie wytrychy. Dobra, wiecie co? Ja zrobię cięcie i zaraz będę. Okej, już jestem. A więc teraz spróbujemy otworzyć delikatnie tą skrzynkę. Już złamałem. Okej, udało się. Co? Nie ma kamiennych tabliczek? Bez jaj. Gdzie jest reszta kamiennych? No ja wszystkie mam, no ja się kurde mi użerałem, no proszę was. O Boże. Fuck my life. Dobra. Oddamy te kamienne tabliczki temu całemu Erolowi i zakończymy odcinek. Bo już jest pewnie długi, półgodzinny ponad. Chciałbym oznajmić, że musiałem wczytać save'a. Niestety nowicjusz Derian umarł, zginął z rąk bandytów. Ja trzech powybijałem, ale to przynajmniej dostałem jakiegoś expa. Oddamy te rzeczy Erolowi i zakończymy odcinek. Sorki, że się musiałem trochę tak powkurzać, ale no to było akurat irytujące, a po drugie zapominałem znowu o zapisywaniu. Bo wiecie, jak się wczuję w grę, to już zapominam o zapisywaniu. Proszę cię bardzo. Jeżeli chodzi, Jeśli chodzi o te tabliczki, to masz je tu. Znalazłem kilka. Wielkie dzięki. Nie ma sprawy. To już wszystkie. Teraz będę mógł dobić targu z magiem i wrócić do domu. Oczywiście zapłacę ci za fatygę. No pewnie. Wracam do domu. Tyle. Chcesz się do mnie przyłączyć? Może zechcesz coś u mnie kupić, jeśli dotrzemy na miejsce? Dobra, wiecie co? Zakończmy już odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Myślę, że wam się spodobał. A jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się już tutaj z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio. I trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.